bo rozumiem, że panie już skończyły drugi tom i rozumiem, że pomału zaczynają myśleć o trzecim tomie. Czy trzeci tom będzie w innym jeszcze państwie się akcja rozgrywała, czy też to będzie się mniej więcej toczyła akcja w tych krajach, rejonach, które teraz pani opisują? Trzeci tom będzie ciekawy, bo będzie najbardziej inny od pierwszych dwóch, bo tam chciałybyśmy osiągnąć efekt dość sporej retrospekcji z młodości jednego z bohaterów właśnie w Rosji. No i jednocześnie kontynuację współczesnych wątków, ale tak naprawdę zamykanie już wątków bohaterów pobocznych, czyli na przykład Edmunda, Hope. No, myślę, że więcej może być. Ale tak, w sumie też nie wiem, czy możemy powiedzieć, no chciałybyśmy chyba tytuł właśnie drugiego tomu. Znaczy to jest na razie oczywiście tytuł roboczy, ale mamy nadzieję, że taki się ostanie, no bo naszym zdaniem idealnie oddaje klimat. I to jest Zdrajca i Szaleniec, więc drugi tom, tak, to jest drugi tom. Więc naszym zdaniem właśnie bardzo dokładnie oddaje jakby no to, o czym będzie ta powieść, ale też wprowadza tam jeszcze taką nutkę mroku, która tam się pojawi, bo naprawdę będzie jeszcze bardziej mrocznie niż w pierwszym. Tak. Czyli pomysły na drugi i trzeci tom już są, a czy poza tym jakieś inne serie albo oddzielne powieści są w planach? Mają panie jakieś pomysły? Znaczy, mam nadzieję, że nie przestaniemy pisać, jak już uda nam się skończyć i wydać trzy tomy, ale też pisząc obecnie te tomy, staramy się skupiać jak najbardziej w tej historii zostać i w nią wchłonąć, żeby się nie rozpraszać, bo jednak gdybyśmy miały też inne projekty na głowie, to no, praca by mnie nad tymi tomami zajęła więcej czasu, a my to robimy poza tradycyjną pracą na etat 5 dni w tygodniu, więc naprawdę weekendy są momentami, kiedy możemy głównie pisać. No tak, tak jak już powiedziałam, faktycznie to jest tak, że nam ta praca nad tymi książkami zajmuje dużo czasu. No ja się właśnie dopiero co śmiałam, że ja teraz wziąłam 3 dni wolne, no i będę tą redakcję drugiego tomu robić, tak? Więc często właśnie nas ktoś pyta, a kiedy wy piszecie tę książkę? Skąd macie na to czas? No prawda jest taka, że w weekendy, w święta, w urlop, jakikolwiek wolny, tak? No nie wiem, jak chora byłam, no to też, no chce mi się, nie chce mi się, muszę wziąć tego laptopa nawet do łóżka, tak? No więc tak to wygląda, no trzeba temu poświęcić sporo pracy. No ja nie ukrywam, że właśnie ostatnio sobie uświadomiłam, że ja nie mogłabym już żyć bez pisania. Tak jak to było zawsze we mnie i miałam jakiś taki moment zwątpienia, jak miałam 14 lat bodajże, że w ogóle nie, że ja nigdy nie będę pisarką. No więc mogę już teraz powiedzieć, że jestem tą pisarką i bardzo się z tego cieszę. No i wiem właśnie, że nie mogę już bez tego żyć i chciałabym, mam taką jedną historię, która też we mnie siedzi od iluś tam lat i być może jak skończymy właśnie tą trylogię, to uda się ją napisać. Ona też by się działa w XIX wieku, prawdopodobnie też w Londynie, no bo w tym się po prostu czuję osobiście najswobodniej. Jest mi najłatwiej pisać o tych czasach, bo na tym się znam. I myślę, że no, mogę to zdradzić, bo jeżeli ona powstanie, to za jakieś pewnie z 10 lat co najmniej. Wszyscy zapomną. Tak, wszyscy zapomną. Chciałabym, żeby ona opisywała historię kobiety, która chce wziąć rozwód w XIX wieku, ponieważ dla kobiet było to wtedy naprawdę wyjątkowo trudne, praktycznie wręcz niemożliwe, więc no, bardzo, bardzo ciężkie to było dla kobiety w tamtych czasach. Więc tak sobie wymarzyłam.